Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Forest. W poprzednim odcinku wybudowaliśmy sobie tam na górze takie pomieszczenie z takim balkonikiem, żeby miał widok w miarę. Jeszcze nie dokończyliśmy tych wszystkich kamieni, ale to będę nosił po prostu na bieżąco. Tam zobaczysz, mam jakieś kamienie, to zaraz tutaj to rzucam. W ten sposób będę pomału uzupełniał to wszystko. Tutaj mamy magazynek. Jeśli jesteś ciekawy, jak to wszystko powstało, zapraszam oglądać poprzednie odcinki. A w dzisiejszym odcinku przejdziemy się do jaskini. Do tej jaskini, tu w wiosce, co jest. W tej głównej wiosce, największej. Zobaczymy, co w tej jaskini się kryje. Posprawdzam sobie pułapeczki jeszcze, czy nie mam jakiegoś jedzonka, bo przydałoby się... O kurde, nie mam jedzonka żadnego. Bo przydałoby mi się jakieś jedzonko jednak, żebym do jaskini sobie zabrał. Tutaj coś mamy. Nie. Po prostu kurde, nie naprawiona pułapka. Do jaskini mamy bardzo blisko, więc nie wiem, czy będzie gdzie po drodze złapać jedzonko. Więc ja sobie szybciutko może zejdę tam na dół. Widzieliście ten strzał? Właściwie ten rzut? Tutaj będziecie mieli okazję zobaczyć strzał. Dobra, ja już wiem, jak z tej procy się strzela. Ja musiałem tylko obczaić, wiecie? Ja musiałem tylko obczaić, jak się z niej strzela, bo ostatnio strasznie mi nie szło strzelanie z procy, więc musiałem obczaić po prostu, jak to wszystko działa. Ale już wiem. Teraz zobaczycie, że trafię. Patrzcie się teraz. Laga miałem. Halo, słychać mnie? Stój, króliku. I mamy go. Dobra, kamyczków mamy pełno. Jedzonka już trochę znalazłem. Czyli nie chciałbym do jaskini wchodzić i zjadać wszystkie batony, które tam znalazłem, nie? Dlatego staram się znaleźć jedzonko przed wyprawą. Żeby batoniki sobie zachować na czarną godzinę, bo będę potrzebował na pewno batoniki jeszcze. Zrobił unik, to nie moja wina, że nie trafiłem, bo ja mam kamyczków. Aj. Trafiłem go. Widzieliście ten strzał? Ja pierdziele. Wydaje mi się, że wystarczy mi tego jedzonka. Polowałem dwie jaszczurki i dwa króliki, to mi w zupełności wystarczy do jaskini. Więc słuchajcie, idziemy do jaskini. Szkoda, że małych kamieni mam tak mało, bo nie mogę ich nigdzie znaleźć. Znaczy, wiesz co, no nie chodzę i nie patrzę po pod... O nie, to tego nie mogę zostawić. Dobra, sarny są dalej zbagowane. Tak było od początku, jak powstała gra i tak jest do dziś. Jeszcze jedna sarna. Kanibale. What the hell? Słuchajcie, jak ci kanibale chyba pobiegli. Słuchajcie, teraz mam na pewno dość wszystkiego. Więc szybko, żeby mnie kanibale nie zobaczyły, bo ja chcę stąd iść, a nie chciałbym, żeby oni mi tutaj rozwalali coś, jak mnie nie będzie. Dlatego szybciutko stąd znikam. I idziemy do wioski. W wiosce pójdziemy sobie do jaskini, bo tam jest wejście do jaskini. Ja słyszałem jakieś... Coś słyszałem. Wiedziałem, że ich słyszałem. Jaki unik zrobił, ty? O kurde. To coś nowego.
Nie da się trupa tutaj dać. Słuchajcie, bo muszę ich tutaj spalić na dole, nie? Swoją drogą, mam kilka patyczków. To zrobię sobie tutaj szybko pewną rzecz. A mianowicie, jako iż nie mam tutaj żadnych lampek na tym poziomie, czaszek mam pełno. Dwóch kanibali martwych. Co jest? Dwóch martwych kanibali. To zrobimy sobie lampeczki tutaj. O, jedną sobie zrobimy przy tyrolce. Jedną sobie zrobimy, może tu, gdzie kręcę tym kijkiem. Pyk. Proszę bardzo. Dobrze, mamy to. Teraz bym w sumie mógł jeszcze tutaj lampeczkę postawić. Chcę zużyć te czaszki, bo będę na pewno miał możliwość zebrania czaszeczek jakiś. Nie mam patyczków. Dobra, ale patyczki zaraz sobie pozbieram. I wybuduję sobie jeszcze tutaj jedną. I może tutaj przy tyrolce jedną. I pozbieramy sobie teraz patyczki. Dobrze. Dobra. Spadamy do góry. Czy w sensie, że idziemy do góry. Mogę w sumie schować troszkę mięska, żeby tutaj się już suszyło. Trzy jaszczurki mogę schować. I dwa króliczki schowam. I mam cztery mięska z sarny, także to mi w zupełności wystarczy. Pochowamy sobie tu wszystko, żeby na razie tam nie łazić po górze. Mam dwa napoje, mam jednego medsa, mam nadzieję, że znajdę jakieś medykamenty. Mamy trochę strzał, mamy łuk, mamy włócznie, mamy katanę, to najważniejsze. Mamy piłę, mamy paliwo do piły. Nie mamy pancerza. Mamy pancerza i to jest dobry moment, żeby wykorzystać kości. Tak przygotowany, mogę iść i się nie muszę niczego bać. Mamy jedzenie, mamy picie. Jedną czaszkę, słuchajcie, mamy liny jeszcze. Ja nie wiem, czy ja mam, mogę jakiś pojemnik na liny zrobić? Zaraz, schowałbym te liny wszystkie chętnie. Nie wiem, czy ja to jest skóra tutaj, ta pierwsza. A ciepły kombinezon, czy to może być, to znaczy, nie jestem w 100% tak pewny, ale jest szansa, że to może być skóra z tego mutanta. I taka sytuacja właśnie. Dobra, bukłaczek sobie jeszcze mogę zrobić. Proszę bardzo. I już chyba nie będę miał tyle skór. Dobra, jedna lina. Odpad. W takim razie tak, piję. To jest już gotowe? Tak jest. I jestem pojedzony. Idziemy do jaskini. Kanibale są, czekają oczywiście na mnie. Teraz ja mam tylko nadzieję. Pięknie krzyczy. O, widzicie to? Grubas. A słuchajcie, my to olejemy. Mam nadzieję tylko, że oni mi pozwolą wskoczyć szybko do... Co to za krzyki są? Szybko wskakuję tylko tu. Zjeżdżam. Game crashed. Tyle niewypałów, co dzisiaj miałem. Skraszowało mi grę. Wyszedłem se z gry przez przypadek. Takie rzeczy się dzieją. Patrzcie, jak ja wyszedłem z gry, się zastanowicie, nie? Patrzcie, jak klikniecie w opcję i macie tu wstecz i macie zaraz po tym wyjść z gry. Dobrze, w takim razie... Widzimy, co to jest? Apa.
Że nic nie ma na tej mapie. Słuchajcie, w tej jaskini... Kompas? O, proszę bardzo. W tej jaskini istnieje szansa, popatrzcie, bo on ma takie... takie ustrojstwo. Istnieje szansa, że w tej jaskini znajdę sprzęt do wspinaczki i może coś więcej. Fajnie, że tutaj przyszedłem, aczkolwiek... strasznie jest ciemno w jaskini nadal. I boję się strasznie tutaj iść. Idziemy sobie powolutku. Wszystko sprawdzamy. Oho, słyszymy jakichś kanibali pierwszych. Zrobimy sobie tu lampeczkę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł zostawiać tego kanibala na plecach. Chciałem sobie szybciutko strzały wykraftować, ale niestety nie mam patyczków. Ale powinienem gdzieś tu znaleźć patyki, także to nie jest problem. To wszystko dla jednej liny? Nie da się tego zdjęcia podnieść? Słyszeliście to? Słuchajcie, jestem przerażony, nie? Teraz mamy jedną drogę tu i drugą drogę tu. Tam stoi kanibal. Okej. Ja nie mam... nie mam patyczków, żeby wbudować lampkę. Wydaje mi się, że dwa strzały z łuku powinny załatwić tu sprawę. Cholera, nie widzę tego drugiego. Cholera, ta jaskinia jest ogromna. Ta jaskinia jest autentycznie ogromna. Znowu się to buguje. Słuchajcie, już, znaczy już tam powycinałem w tamtym jaskini, w odcinku z jaskini. Buguje mi się tutaj, weź usuń. Tylko w jaskini się takie coś dzieje. Tylko w jaskini się coś takiego dzieje. Pieniążków trochę znaleźliśmy, nice. Monetki są potrzebne do robienia bomb. To fajnie, że znalazłem kilka monet. Ale słuchajcie, tu jest tyle... tyle... przejść, tyle jakichś korytarzy, że ja nie wiem, w którą stronę iść. Ja się tutaj 100% zgubię w tej jaskini. O, kolejna część robota, kilka batoników. Tu jest kolejne, słuchajcie, przejście. W sensie korytarze dwa. Nowe. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie mam iść, nie? Dobrze, słuchajcie, pójdziemy najpierw tu, w tą stronę. Patrzcie, ile małych kamieni. Zbieram to wszystko do procy. O kurde. Muszę patyki znaleźć, żeby wykraftować strzały, słuchajcie. Z tego ani rusz. Bo tu mogę teraz szybciutko łuk wyciągnąć. Jeden kanibal. Drugi kanibal. Nie trafiłem. I ostatnia strzała, słuchajcie, ostatnia strzała. Będę musiał poszukać tych strzał. W ogóle jakiegoś kanibala zabiłem. Ty odpoczywasz, chłopcze? No skin! Słuchajcie, wkurzają mnie te kanibale już naprawdę. Pierwsze, primo. Nic tu kuźwa nie widać w tej pieprzonej jaskini. Chodź tu, zgiń, przeklęty... przeklęty kanibal. Słuchajcie, szczerze wam powiem, że ja się nie nadaję do takich wycieczek do jaskini, nie? Dobra, prawdopodobnie tutaj trzeba zestaw do nurkowania.
Wygląda to na to, jakby tam coś było po drugiej stronie tego korytarza. Znalazłem kilka patyków, to szybko sobie parę strzał wykraftuję. Dobra, mamy kilka strzał. Także świetnie. Idziemy dalej. Słuchajcie, tu chyba nic nie ma, nie? Tak się to kończy. Głośno jest, jak ja pierdzielę. Tu można wyjść po linie. Tu jest to. I tam było jeszcze jedno przejście jakieś chyba. Słuchajcie, ja się staram zapamiętywać te wszystkie korytarze i drogi, ale ja nie jestem w stanie tego zrobić chyba. Tego nie jestem pewny, czy uda mi się przeszukać całą tą jaskinię. Ja nie wiem, czy ja się nie wracam. Nie, no na pewno się nie wracam. Mamy kolejny rysunek, Timiego chyba. Przejdę się tutaj jeszcze zobaczyć. Ale tu mi się wydaje, że to jest to samo przejście, co było tam. Słuchajcie, zeskoczymy tu. Mamy szpraja. Trochę wódki. Jakąś taśmę z nagraniem, ale nie mamy jeszcze w czym tego otworzyć, więc... Myślałem, że to jest moja lampka, ale to nie jest moja lampka. I tak, to jest to przejście, o którym myślałem. Także wyłazimy tu z powrotem po linie. Idziemy znowu tutaj i tym razem idziemy prosto dalej. Więc mamy tu dużo alkoholu. Ale to nie jest ściana, którą się wysadza, tylko to jest po prostu ścianka, która tutaj ma jakąś tam, jakieś tam rzeczy do pozbierania przy sobie. To jest tylko taka ten. Powinna być tutaj obrazek, który by mi pokazywał, że to jest ściana do wysadzenia. Więc po tym wnioskuję, że to nie jest ściana do wysadzenia, dlatego lecimy dalej i słuchajcie, teraz wydaje mi się, że mamy tą stronę mamy obczajoną całą. Oprócz tej dziury tutaj, ale to tej dziury nie sprawdzę, bo bym się tam po prostu utopił. Więc wracamy. I zobaczymy, może gdzieś tu jest kolejne przejście. A więc... Idziemy tu. Słuchajcie, nie wiem, co tu jest. Nie wiem, czy tu już byłem, czy nie. To wygląda, jakby tam była dalej jaskinia. Sobie tu pójdziemy po prostu. Lopcza jeszcze, co tu jest. A, dobra, ja tu walczyłem z kanibalami już, z tego co widzę. A, dobra, ja mogłem tędy przyjść. Tu jest droga w dół. Tam jest jeszcze ten przesmyk. Ale pójdziemy sobie najpierw tutaj. Zobaczyć. Jeśli to jest wyjście z jaskini. Ale nie wydaje mi się, bo widzę tutaj po drugiej stronie, co jest. Także idziemy tutaj. Palamy sobie pochodnie. O! Magnetofon mam. To jakaś impreza ostra była. Kręcona. Cały czas słychać jakieś dziwne dźwięki. Skąd wszedłem do jaskini, to słyszę jakieś dziwne dźwięki. Dobra, czyli... I co, to by było tyle? Przecież tak, no to w teorii by to miało sens, bo znalazłem tutaj ten magnetofon. Możliwe, że to chyba tylko o to chodzi. Dobrze, w takim razie idziemy z powrotem. Mamy tam przejście w dół do odkrycia. Dobra, no ja tu zaglądałem, ale wcześniej chyba nie skoczyłem. Nie mam flary, żeby rzucić na dół. Więc słuchajcie, musimy zjechać, nie? Świetnie.
Słuchajcie, pozbieramy sobie patyki. Dobrze, że te patyki są. Dobrze, że te patyki są. O, cipiałeś? Złaź z tej liny. Wrzucimy sobie dwie jaszczurki. Słuchajcie, idziemy pomału. Słuchajcie, chyba coś znalazłem. Popatrzcie, co tu jest. Co to jest wszystko? Patrzcie, ile medykamentów. Loty. Skrzyneczki, mecy. Już meców nie mogę wziąć nawet. Dlatego zjem sobie jednego. A co mi tam? Strzały. O kurde! Ja tego nie uniosę wszystkiego. Jak co... Co ja mam zrobić teraz? Pędzel. Barbka. In. O, duct tape'y. Jeszcze więcej dynamitów, których nie mogę podnieść. Duct tape. O. A co my tu mamy? Fiskarsa mamy. Fiskarsa mamy, słuchajcie. Znaleźliśmy nową siekierkę. Strzały kolejne. O, i tu jeszcze strzały. Szkoda, że nie mogę wziąć więcej dynamitów. Bardzo chętnie bym je wziął. Ja nie mogę pojemnika na dynamity zrobić, słuchajcie. O! Coś pominąłem. O! Dobra, słuchajcie, idziemy do góry i zobaczymy, czy jest jakieś przejście, które ominąłem. Fajnie, że znalazłem siekierkę nową. Ciekawe, jak ona dobra jest. Znalazłem też kompas i znalazłem też mapkę. Dobra, słuchajcie, coś niezrozumiała jest dla mnie ta mapka. Coś niezrozumiała jest dla mnie ta mapka, dlatego olejemy mapkę i będziemy szli po prostu... tu byłem, stąd przyszedłem, tu byłem. Na dół schodziłem. Słuchajcie, stąd chyba przyszedłem... za pierwszym razem, tak. Stąd przyszedłem dokładnie za pierwszym razem. Skręciłem w tą stronę, ale tutaj jeszcze nie byłem, także przejdziemy się szybciutko tutaj jeszcze zobaczyć. Prawdopodobnie w tym miejscu już spotkamy jakichś kanibali, także muszę być przygotowany. 30 tkanin mam, nie za dużo, muszę oszczędzać tkaniny, ale muszę świecić wam tu światło, bo nic nie będziecie widać. W sensie nie będziecie nic widzieć. Dlatego muszę światełkiem świecić. Tutaj mamy znowu jakieś przejście. Buty. Słuchajcie, przyciśniemy się tu. I kompletnie nic nie widzę. Zapalamy lampeczkę. Okej. Dobra, słuchajcie, mamy lampkę. Możemy iść dalej. Weźmy sobie siekierkę jednak. Siekierką mogę się bronić. Idą mnie. Idziemy dalej. W tym pomieszczeniu jeszcze nie byliśmy. Możemy się spodziewać tutaj wszystkiego tak naprawdę. Jasna cholera, co to jest? To szyje czy nie? Kurde, widzicie to? Teraz to widzę. Teraz to widzę. Nie wiem, czy wy to widzicie. Może być problem z waszą widocznością. Ja już teraz już też tego nie widzę. O, nie, idzie w moją stronę. Widzę taki mały cień. Dosłownie. Słuchajcie, jak zrobić podpalające strzały. Dobra, już wiem. Teraz weźmiemy sobie szybciutko łuk. Zmienimy nasze strzały na podpalające strzały. Odpalimy strzałę. O, widzieliście to? Mordę, to biegnie do mnie! O! W mordę. Muszę to obserwować tak, żeby do mnie nie przybiegło.
Z daleka muszę strzelać. Słuchajcie, nie bójcie się, ja też nic nie widzę, tak jak wy. Gdzie ona jest? Gdzieś tu jest. Ona nie żyje. Chyba ją rozsadziło. Wysadziłem sobie też lampkę moją. Słuchajcie, czy ja jestem już bezpieczny tutaj? Ja nadal coś słyszę. Dobra, to dzieci są. Czemu kurde jest tak ciemno? Przecież świecą tu jakieś lampki. Blokowałem osiągnięcie. Mamy jakąś linę. Okej. Parę rzeczy mamy jeszcze do przeszukania. Słuchajcie, ta jaskinia jest jeszcze straszniejsza niż tamta. A tak, tu jest ta lina. Ja, to jest chyba wyjście z jaskini. Widzicie, jak jest jasno? Wiecie, co ja bym zrobił? Bym wyszedł może tu i zaznaczyłbym sobie to wejście, żeby na przyszłość wiedzieć, żebym tutaj już nie schodził, bo wiem, że tutaj już byłem. Ale wejdziemy sobie z powrotem do tej jaskini i przeszukam sobie ją jeszcze. Albo może inaczej zrobię. Tak, bo ja już zbroja obsrana, że tak powiem już. Także ja sobie zaznaczę to wejście i od tego wejścia zacznę sobie kolejną wyprawę do jaskini. A w tym momencie wrócę do bazy, bo ja już psychicznie nie wytrzymuję w tych jaskiniach, wiecie? Ej, ja wiem, gdzie ja jestem. Zaznaczymy sobie to miejsce. Kolorem... Może taki kolor... Będzie go słabo widać. Będzie go słabo widać z daleka. Ale przynajmniej będę wiedział, że to jest ta jaskinia. Dobra, słuchajcie, kanibale już przyleciały. Także ja biegnę szybko do bazy. No tylko słuchajcie, jeden jest problem tylko. A mianowicie, jak pójdę do tej jaskini znowu później w przyszłości i zejdę tą liną tutaj, to pierwsze co spotkam, to jest ten ogromny kanibal, którego wysadziłem w powietrze. Ej, szybka jest ta siekierka, kurde, super jest ta siekierka. Widzicie, jak szybko nią macha? Wala kanibali jak szalony. Słuchajcie, to jest chyba moja nowa broń teraz, nie? Szczerze mówiąc, powalczę trochę i dam wam znać, bo wydaje mi się, że ona może być nawet lepsza niż katana, nie? Ej, ale czekajcie, te strzały ja sobie wezmę może. Dobra. Dookoła bazy spokój. Jeszcze sprawdzimy tylko tutaj na dół. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dobra, więc słuchajcie. To by była moja wycieczka do jaskini. Prawdopodobnie... Chociaż nie wiem, czy w następnym... Być może w następnym przejdę się do tej jaskini znowu. Od tamtego miejsca, które zaznaczyłem. A w dzisiejszym odcinku to było tyle, także jeśli ci się spodobał odcineczek, jeśli ci się podoba to, jak się boję w jaskini, no to koniecznie zostaw łapeczkę w górę, to jeszcze pójdę na pewno nie raz do jaskini, bo jeszcze jest kilka jaskiń chyba do odwiedzenia, do zwiedzenia. I zasubskrybuj kanał, jeśli chciałbyś zobaczyć więcej moich filmów. A póki co ja się z wami wszystkimi żegnam, także do zobaczenia, trzymajcie się, hej!